Czołgiem mojej mili z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models, mieszczącego się pod adresem www.tankmodels.pl. Dzisiaj unboxing modelu, który zawsze chciałem mieć, ale jakoś tak wychodziło, że nie, miał, nie mogłem go mieć. Widziałem go tylko u znajomego jako nastolatek. Prezentuję wam dzisiaj model samolotu już vintage. Tak tak, to jest model klasy vintage. Mianowicie jest to późny japoński myśliwiec Nakajima Ki-84 i uwaga, w dwóch wersjach ten model można wykonać Ki-84 i Ki-81A. Hayate w alianckiej nomenklaturze nazywany jako Frank. Model został wyprodukowany przez japońską firmę Tamiya w skali 1,48. I teraz posłuchajcie: ten model pierwszy raz pojawił się na rynku w 1972 roku. I był sprzedawany pod dwoma numerami katalogowymi. Pierwszy to właśnie jest numer, posłuchajcie, gdzieś mi uciekł teraz ten numer, a tak go pilnowałem. Jest, proszę bardzo. E, 61 ale był również pod innym numerem i według strony ScaleMates. On był wieloraz, wielokrotnie przepakowywany, zmieniana była ilustracja. To jest jedna z pierwszych ilustracji, właśnie tego modelu. W wersji 1a, tu widzimy na przykład różnicę w tylnej części kokpitu pilota. Jest to model już z, element, z liniami podziału wklęsłymi. Ale teraz sobie porównacie, jak były robione kiedyś modele samolotów, jak sklejaliśmy to w latach 70., -tych, 80., -tych i byliśmy niesamowicie z tego względu szczęśliwi. Myślę, że modelarze na całym świecie tak samo. Model jest jeszcze dostępny w dzisiejszych czasach. E, możliwe, że jest w innym pudełku, ładniejszym zrobiony. To jest dość stare właśnie wydanie tego modelu. E, może mieć inno właśnie malowanie znaczy, może być na ilustracji na przykład w malowaniu e, srebrnym, znaczy w malowaniu mety, e, po prostu e, metalu, tak? Bez kam, namalowanego kamuflaża. E, ten samolot był wydawany również w wersji z japońskim samochodem Kurogane. Był wydany ten model również w wersji z silniczkiem elektrycznym, który można było zamontować Właśnie w, te, w dziobie tego samolotu i po prostu za pomocą małego włączniczka uruchomić śmigło. Ja tej wersji nie mam, ale powiem Wam, nie wiem czy nie, nie, nie przerobię tego. No i teraz chciałbym Wam zaprezentować właśnie ten model. Ten model można pomalować również na kolor srebrny, tak jak właśnie jest prezentowany na późniejszych wypustach. To znaczy, Artbox został zmieniony. No właśnie, ja mam ten pierwszy, posłuchajcie. Model z 1972 roku wyprodukowany jest na Filipinach. Oczywiście Tamija jest firmą japońską. I teraz poproszę bardzo, co ten model ma? Ten model, co tu nie jest napisane zawiera poza samym modelem samolotu plastikowego zawiera dwie figurki y, japońskich pilotów. Dwie, dosłownie dwie. Jeden jest w pozycji stojącej, druga figurka jest do wnętrza kabiny i możemy zrobić, powiem Wam, ja bardzo ceniłem, właśnie firmy, które produkowały kiedyś super na tamte czasy modele i miały te zestawy pilotów, właśnie lotników. I powiem Wam, to był ten, właśnie taki, ta kropka nad i, że Albo czołg, jak się zaklei, sklei. ok, dobra, fajnie, czołg, nic nie widać, ale pusta kabina w fajnym samolocie, tym bardziej w 4 no to trochę powiem Wam lipa. I tu mamy właśnie ten numer katalogowy. W środku znajdziemy dwie identyczne instrukcje. Jedna w języku japońskim, druga w języku angielskim. Japońską sobie odłożymy. I przejdziemy do oglądania poszczególnych, właśnie elementów. Powiem Wam, że to jest, bo japońskie instrukcje są tego, w tego, ten typ robione. Tu mamy oczywiście historię tego modelu. Jak go mamy pokna, pomalować? Jak mamy nakleić, oczywiście, oznaczenia? Mamy do wyboru raz, dwa, trzy, cztery, pięć wersji. Możemy sobie właśnie takie wszystko oznaczone, jak mniej więcej tylko kiedyś. Powiem Wam, było tak. Że zwróćcie uwagę, jak były farby, na przykład oznaczary. Dark green, tak? Chrom silver. E, tu nie było e, takiego nazywnictwa jak w tej chwili, i powiem Wam, e, oglądając stare modele, bo to jest model klasy vintage. E, widzimy, że to one były w ten sposób oznaczane, że nie było takich, że na przykład Dark Green Japan, tak? German, y, Polish American, US Army, US Navy e, po prostu kiedyś y, po prostu dobieraliśmy Dark Green tak, i y, 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 y to było w ten sposób i często bywało, Japończycy mieli dość specyficzny kolor zielony i często bywało tak, że ruski samolot był Dark Green Amerykański, powiedzmy już nie, bo tam była używana nazwa Olive Drab, ale no tutaj widzimy Dark Green, tak. Co prawda, niewiele zostało japońskich samolotów, ale te, co zostały, no to wiemy, że one miały dość specyficzne, chociażby używali Japończycy kilku odcieni zieleni. Mamy też, proszę bardzo, pokazane, jak mamy pomalować figurkę. Mamy, proszę bardzo, zwróćcie uwagę, jak wygląda instrukcja. Mamy podłogę Fotelik, płytę pancerną, tu mamy elementy silnika, jak składamy, drążek, koniec posłuchajcie. Kiedy jest się początkującym modelarzem, naprawdę elementy takie powiedzmy, wewnętrzne, tak? Kabiny w lotnictwie. Nie były aż tak może ważne dla mnie, przynajmniej dla osoby, która sklejała, chciała posiadać ten japoński samolot, którym latali również pod koniec wojny piloci kamikadze. Czytało się książki marynistyczne. Na przykład ja czytałem książki marynistyczne e, o wojnie na Pacyfiku, i powiem wam, byłem niesamowicie podjarany lotnictwem japońskim amerykańskim, tym bardziej, że widziałem najpierw film Tora Tora Tora, a następnie ten stary z lat '70 Midway. I powiem wam po prostu od tamtej pory wsiąkłem. Oczywiście to się z latami zmieniało, ale powiem mam niesamowity sentyment do samolotów właśnie japońskich, amerykańskich z okresu właśnie yy, yy, ataku na Pearl Harbor, yy, czy też na przykład yy, na temat yy, bitwy o Midway. Teraz mamy nowy film niesamowicie. Widzieliście Dantlessa. I tu mamy w tej chwili instrukcję. Proszę zwrócić uwagę, jak model był prosto zrobiony do sklejenia dla każdego. W 480. Teraz, moim zdaniem, niektóre modele są trudne, skomplikowane w ten sposób. Chwała wielu firmom za to, że produkuje rewelacyjne modele. Naprawdę tam jest praktycznie więcej części niż w oryginale. Praktycznie budujemy oryginalny model, ale powiem Wam, czasami mam wrażenie, że trochę przerost formy nad treścią jest, co podbija mocno cenę modeli. Chociaż powiem Wam tak: ja ten model będę sobie sklejał i on będzie dla mnie modelem vintage, czyli będę go sklejał ja jako ja. Będę go sklejał prosto z budełka. Zapoznam się, zobaczę, czy są jakieś fajne elementy, które naprawdę wzbogacą ten model, będę widział i inni, którzy będą oglądali, będą widzieli, że ten model faktycznie wygląda. Mimo swoich lat, bo on ma w tym momencie, posłuchajcie, 72 rok, no to policzcie sobie, ile ma lat. Ma 54 lata, drugi był wydany w 73 roku, czyli ma w tej chwili równo 50 lat, tak? Jest tylko o 5 lat młodszy ode mnie. I powiem wam, że na przykład ja uwielbiałem te modele, właśnie wykonywane kiedyś, kiedyś, szczególnie przez japońskie firmy, ponieważ, no, przepraszam, no byli piloci. I tu mamy właśnie ramki pokazane. Tu mamy kończenie tego modelu. Proszę zwrócić uwagę, kiedyś klasą wykonania modelu było jak najdokładniej, ładniej pomalować, żeby ten model był taki fabryczny. W tej chwili nie jest zupełnie inny trend w modzie. Ja kiedyś po prostu malowałem model w ten sposób, że on był bardzo ładnie, taki fabryczny, czysty. Ten model wykonany nie było czegoś takiego jak brudzenie, obijanie, przynajmniej ja nie zetknąłem się wtedy z takim modelarstwem. I dzisiaj właśnie zaprezentuję Wam te ramki. Tutaj mamy właśnie instrukcję. Co dalej? Tipsy. Mamy, proszę bardzo, zobaczcie, tu producent tam pokazuje już od razu co warto mieć w warsztacie na tamte lata. Cążki, nożyczki, PENSETA, nożyk typu introligatorskiego. Eee, to nie jest, to jest akurat uchwyt do wiertarki. Tak? tu mamy wiertełko. E, mamy, e, proszę bardzo, papier ścierny. Mamy, proszę bardzo, e, rozcięczalnik, e, farbę, e, podkład w sprayu w latach 70. przez firmę Tamia i pędzelki. Jakie powinniśmy mniej więcej mieć profile pędzelków? Co do czego używać, posłuchajcie. Nie było, nie używało nożami, jeżeli chodzi o noże modelarskie, no to niektórzy mieli powiedzmy skalpele, tak? U nas to było bardzo ciężko do dostania. I proszę zwrócić uwagę, tu mamy wszystko praktycznie opisane, co jest nam potrzebne do, do modelowania. Ja powiem wam, od tamtych czasów tak naprawdę się trzymam właśnie takiego nie mam jakiegoś zbytnio niesamowicie rozbudowanego warsztatu, jeżeli chodzi o narzędzia. Po prostu mam narzędzia, które są mi potrzebne do sklejenia modelu. Nie kupuję narzędzi, które może się kiedyś przydadzą, tak jak mi się będą jak będę potrzebował to wtedy takie narzędzie albo we własnym zakresie coś zrobię, żeby robiło to, ewentualnie e, wtedy dopiero kupię takie narzędzie. Na pewno pędzelków trzeba mieć w brud. E, Pędzelków nigdy nie za dużo. Zwróćcie uwagę, że tu mamy właśnie e, pokazane jak mieszać na przykład farbę podkładową lub farbę do malowania w sprayu już wtedy. Mamy też proszę bardzo, plastik model, poradnik modelarski przez Japończyków wypuszczony i mamy, proszę bardzo, dwie wersje właśnie malowania na kadzimy, tej ki 84 I zwróćcie uwagę, tu mamy właśnie tę 84 jedynkę, a tu mamy 1A. Tu już trzeba zwrócić uwagę, że jest różnica. Chociażby zwróćcie uwagę w zagłówku pilota. Ale to te różnice nie tylko na tym. Mamy jednolicie pomalowaną, proszę bardzo, na zieloną nakazimę i już taką późnowojenną. Malowanie, właśnie na, w tym kolorze oryginalnym, metalu zostały te samoloty, tak? czyli tutaj po prostu w takim srebrno-aluminium po prostu był. E, osoby, które no, chcą jeszcze wykonać jakoś inaczej, e, no to wiadomo, że będą szukały to w monografiach, e, sprawdzą w instrukcji też i albo będą modyfikowały ten model, albo i nie. Tu mamy kalkomanie. Jak kalkomanie tam i z tamtego okresu, nawet niedawno wydrukowane, e, nakładają się, nie mam zielonego pojęcia, ale w każdym razie jest bardzo ładny, jest dobrze zachowany kolor yy, farby czerwonej. Bo nie była to jaskrawa farba, tak jak powiedzmy na ilustracjach. To dość ciemny kolor, taki właśnie zachodzącego słońca. Mamy bardzo ładnie zrobione też z cyfrytu. Yy, powiem wam, nie widzę... No tablica, re, tablica rozdzielcza tak wygląda. Jej z reguły i tak nie widać. Tylko robimy to dla siebie, jeżeli ją wzbogacamy. No i mamy pozostałe elementy, tak? Mamy godło jednostki, tak samo tutaj jednego z pilotów. Mamy poszczególne, właśnie zestawy numeryczne. To jest zestaw do y, trz, pięciu wersji malowań. Mamy jeden, tu, chyba dwa, trzy, później mamy tak, cztery, tu piąty mamy, właśnie mniej więcej tak to się prezentuje. Czyli tu mamy już tak, jeden, drugi, trzeci. Tutaj mamy też, bo na przykład nie wszystkie posiadały numery. No to trzeba już sprawdzić z instrukcją. Tak prezentuje się zawartość papierowa. A teraz proszę bardzo, zobaczcie z ilu ten części model jest wykonany. <laughs> model w skali 48 składa się z ramki oddzielnych elementów oszklenia, ramki ze skrzydłami górnej powierzchni, Następnie skrzydła z dołu i co tak się prezentują. Ramka zawierające części kadłuba, śmigło. I teraz patrzymy, i tu widzę, że są wypukłe. Na przykład linie podziału, czyli łączenie jest wypukłe. Ale znowu te linie łączenia już są wklęsłe, czyli część elementów jest. Wkręcła, część jest wypukła. To jest jedna ramka, i druga duża ramka proszę bardzo tak się prezentuje. No, i teraz sobie pooglądamy, jak te elementy się prezentują na dzisiejsze czasy. Na pewno wielu z Was powie, że bardzo skromnie. Ale wielu modelarzy domowych stwierdzi, że, no, którzy mają, no, jakie mają, powiedzmy, te swoje umiejętności, ten model na pewno nie sprawi im trudności. A na pewno starczy im cierpliwości na sklejenie tego modelu, ponieważ nie jest to model niesamowicie skomplikowany. A nie każdy ma tyle cierpliwości, żeby móc po prostu poświęcić tyle czasu na model, żeby sklejać. Więc jest to. Taki model, podstawowy model dla każdego. Tak prezentują się elementy. Teraz mamy tu uchwyty różnego typu, właśnie do zbiorników z paliwem. To jest cały silnik. Tak się prezentuje silnik. To jest całość. W tej chwili by się to najprawdopodobniej było z trzech, czterech elementów taki silnik się składał. A tu mamy ten przód, gdzie śmigło wchodzi. Osłona silnika, część klapy górnej, kadłuba, klapa na kadłub. Stateczniki z drugiej strony tak się prezentują. Tak się wykonywało kiedyś modele. I powiem Wam, że wiele osób, szczególnie znajomych, no zresztą one są doceniane przez młodych modelarzy, tak? Te modele naprawdę są bardzo dobrej jakości, jeżeli tutaj zobaczcie, tutaj nawet klapka, gdzie chowa się tylne koło, jest już na stałe zrobiona. Tak się prezentuje od wewnętrznej strony ten model, tak jak wygląda właśnie wypraska. No, tu mamy te elementy właśnie yy, powiedzmy, klatki pilota. I tak? tak się prezentuje model z 1972 roku. Teraz mamy kolejne elementy. Tak się prezentują koła. Trzeba troszeczkę poszlifować, zaokrąglić. Są takie delikatne nadlewki. To są osłony goleni. I mamy do goleni właśnie, jak postawimy sobie model na kołach, to używamy tego, tych goleni, czyli tutaj numer 17-18. A jeżeli chcemy sobie model powiesić, to mamy już te dodatkowe klapy, które zamykają się podwozie, jest to ten całkowicie zamknięte. I na przykład pod żelendolem sobie wiesimy. Tutaj mamy część kabiny. Golenia podwozia, tylne koło, płyta pancerna i tu mamy właśnie pilota do kabiny. Tak prezentuje się pilot. A tak się pil prezentuje pilot, który stoi, ma fajnie zadartą głowę, tak jakby rozmawiał. Posłuchajcie ze swoim kolegą, który siedzi w kokpicie. Tak wyglądają piloci, właśnie dodawani do zestawów samolotów. Tu mamy te klapy, właśnie do podwozia, które pozostają otwarte. Proszę bardzo, to jest te klapy. Mamy też klapy na tył. To jest wlot chłodzenia, który pod spodem kadłuba montujemy. To jest drążek. Możliwe, że to jest drążek dla pilota. Powiem wam, naprawdę były mm, kiedyś dużo prostsze te modele i, i pozwalały na wykonanie takiego modelu każdemu. Dziś, jak patrzę na to powiem wam z perspektywy lat, to czasami za tak, tak. Jeżeli chodzi o linie, tutaj linie podziału są wypukłe, czyli w standardzie właśnie yy, modeli vintage, nie oznacza to, że nie możemy sobie ich spiłować. Teraz tak, tu widzimy bardzo ładne nitowanie. I tu są te linie wystające. Jeżeli ktoś chce mieć linię podziałów klęsłe, no to po prostu likwiduje te wypukłe, ściera je sobie po prostu i rozrysowywuje zgodnie z planem nowe. Jeżeli znajdzie błędy, nitowanie mamy, proszę bardzo. Część jest linii podziałów klęsłych, część wypukłych. Tutaj stateczników nie mamy możliwości wyregulowania sobie. Tu mamy reflektor. I zaraz wam pokażę oszklenie do tego reflektora. No i tu mamy pełne zabudowane już luki na podwozie. Tak prezentuje się od wewnętrznej strony skrzydło. I tutaj mamy właśnie część. To są wklęsłe wszystkie linie podziału. Tu są wypukłe. Mi to naprawdę nie będzie przeszkadzało. Są w lewy różne luki do karabinów, dojście do... takie techniczne luki, tak? Nie wiem, które, jak one się dokładnie nazywają. Powiem wam, jak będę bardzo tym zainteresowany i będzie mnie bolała głowa od tego, że nie wiem, to sobie poszukam. Informacji na ten temat. No mamy tutaj ten chwyt do sterowania, właśnie statecznikiem uproszczony. Nie jest on taki uwypuklony w sensie w 3D. Jest troszeczkę uproszczony, zrobiony. Zawsze można ten element sobie przerobić. Tak samo tutaj są pewne elementy, które spokojnie we własnym zakresie można zrobić. Poprawić po prostu. No i tu mamy reflektor właśnie drugi, na drugiej powierzchni skrzydła. I mamy proszę bardzo, oszklenie. Czy grube są? Powiem Wam nie. Moim zdaniem nie są to jakieś bardzo grube oszklenie. Mamy możliwość wykonania jedynych rzeczy, jakiej nie ma, to nie ma w tym zestawie y, naklejek maskujących y, szybę. Ale można sobie poradzić. To kiedyś malowaliśmy wszystko. To niestety z ręki nie było, znaczy u nas nie było dostępnych masek. Ja bardzo późno się zetknąłem z maskami. A czy są jakieś powiedzmy tutaj zawirowania, czy wszystko dobrze jest, to proszę bardzo. Wezmę napis. Nie ma żadnych zniekształceń. Jest klarowna szyba. Wszystko jest prawidłowo. Moi mili, model naprawdę bardzo zacny. Nie jest to model yy, produkowany tak jak teraz. Niedługo będę Wam prezentował najnowszy wypust właśnie od polskiej firmy. Modelów 40 w skali 1:48. Yy, ja Wam prezentuję z lat 70., tak jak początki mojego model, modelarstwa były. Właśnie zaprezentuję, będę ten model oczywiście też prezentował, bo mam ten sam model od polskiego producenta modeli samolotów firmy Arma Hobby w skali 1.72, który jest niesamowicie wykonany. Powiem Wam, że aż się trochę boję. Tam jest tyle detalu do wnętrza, że uff, powiem Wam, chwała im za to, ale to jest niestety bardzo, bardzo dużo sklejania, bardzo dużo sklejania. I postanowiłem, że sobie skleję też ten model uproszczonej wersji. Porównacie sobie na którejś wystawie modelarskiej, który bardziej Wam się będzie podobał. Postaram się go bardzo upiększyć, czyli wyeksploatować ten model jak najbardziej. Jeżeli chodzi o dodatki, to tak jak mówiłem, nie wiem, może, a może nie. Dzisiaj Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do swojego sklepu internetowego modelarskiego tankmodels.pl który znajduje się oczywiście pod adresem www.tankmodels.pl dziękuję Wam za uwagę żegnam się z subskrybentami osoby, które jeszcze nie zasubowały mojego kanału pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji żebyście byli informowani na bieżąco przepraszam, że troszeczkę rzadziej się teraz firmy ukazują po prostu mam naprawdę bardzo dużo pracy, poważnie, i nie wyrabiam się już, żeby dorwać, nakręcić film, po prostu, bo mogą wyjść z tego jakieś głupoty, będziecie niezadowoleni z jakości tego filmu. W każdym razie, ja jestem podjarany tym modelem. Oczywiście, niektórzy będą się śmiali. Chodzi o sentyment tylko i wyłącznie sentyment. Kiedyś widziałem na jakiejś gazetce reklamowej, czy też na ulotce właśnie w jakimś modelu w skali 1,72. Zawsze marzyłem, żeby mieć tego Ki 84 w 4,8 właśnie ten z 73 roku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Czołgiem.